Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z LA Noir na Xbox One X, oczywiście. Rozpoczynamy kolejną sprawę. Jeszcze jesteśmy w tym samym wydziale, w wydziale... Tu chyba nie będzie. Nieważne. Department of Justice? Nie. No, kolejna sprawa. A Marriage Made in Heaven. Bam. I ucieka. Czyli klasyczne hit and run. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit and run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down in one round. Poczekajcie, moi drodzy, tylko coś zrobię. Się zapiszę, że... Dobra, zaczynamy nagrywać ten odcinek. Okej. Okej, girls, who stole my cigarettes? Okej, dziewczyny, jak to ukradł moją fajkę? A tu jest wyjście. Na szybko zobaczmy, gdzie mamy jechać. No okej, blisko mamy jechać, tak więc pozwólcie, że ja zasiądę za kółko. A gdzie Bykowski? Chodź tu. Naprawdę. Looks like the DA is gonna press charges. And Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make and the DA likes convictions. Dobra, jesteśmy zaraz na miejscu. How you do that? O. Pozamykane drogi. Ray's Cafe. Kawiarnia Ray'a. Detectives! Over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? I think it's a white male named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. Mm-hmm. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old. She left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? Nie jest ten sceniczne imię. Okej, no to spójrzmy, co tutaj znajdziemy. Mamy kapelusz. Czy tu coś specjalnego? Może nie, nic nie ma. Dobra, to zostawmy. No to spójrzmy po kolei. Zacznijmy od ręki, zacznijmy. Nic nie ma, dobrze. Teraz w kieszeniach czy coś masz? Coś masz. California Fire and Life, Lester Pattison. Dear Mr. Pattison, it is with great pleasure that we acknowledge the receipt of your application has been granted to raise the weekly premium on your life insurance policy? Pattison. Słuchajcie, polisa na życie. Podniósł polisę na życie. 10 tysięcy... Z 10 tysięcy na 16 tysięcy dolarów. O, no to już coś wiemy, że miał przed wypadkiem podniesioną polisę na życie. Zobaczmy, co tu masz, mój drogi. Miejsce zamieszkania. Okej, okay. Kasa. Nic więcej. No i dobra. Zobaczmy drugą rękę. A nic tu nie będzie widać za bardzo, nie?
Jedynie jeszcze twarz. No dobra. Jedyne co... What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. Aha. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Aha. Czyli słuchajcie, w... ma uraz klatki i Cole'owi wydawał się dziwny, ale koroner powiedział, że teraz często od tych stojących znaczków na maskach właśnie takie urazy klatki piersiowej się zdarzają. Zobaczmy, tu mamy ślad, ojej, bardzo długi ślad krwi. Body traveled a good 20 feet. Mhm. Tu coś znajdziemy? O! Coś zadzwoniło. Serio? A knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. Oczywiście, każdy mógł wyrzucić. Chociaż szczerze mówiąc, wydaje mi się, że może mieć to związek ze sprawą. Nie, tu już więcej nic nie ma. Tu? Nie. Tu nawet muzyczka nie gra, chyba za daleko poszliśmy. E? Muzyka nie gra. Albo wszystko znaleźliśmy, albo za daleko poszliśmy. Chyba niepotrzebnie to. Tutaj wszedłem. Dobra, myślałem, że coś znajdę. Przepraszam was bardzo. Tu mamy jeszcze tak. Te ślady do zbadania. No i mamy jeszcze tutaj ślady do hamowania. No, mam bardzo małe te ślady hamowania, krótkie. Ale króciutkie. Spokojnie, jeszcze nie wszystko przejrzałem. Moje sorki. Aha. Show all clues. Zróbmy. Aha. Dobra, nie wiedziałem, że w środku może być. Obejrzymy sobie. Obejrzymy. Shrink to the stars. So, Courtney, I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can, unfortunately, be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help. Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning.
patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Dobra. Z tym możemy porozmawiać? I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Uh-huh. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Hit and run accident. What can you tell me about incident. Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Kłamiesz. Hit and run vehicle insurance letter, wallet, bloody knife. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Esther and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Dobra, związek z ofiarą. Yeah, Lester Patterson. He's a regular here, or he was. To jeszcze kłamiesz, czy nie? O, twardo. Nie kłamiesz. Nie kłamiesz. Not one of your favorite customers. Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No, he came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Okay. Teraz porozmawiajmy z tą panią. Jak ona miała? Pani Perry. I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Eyewitness report. Co widziałaś, powiedz? Came to the window because I heard people arguing downstairs. Wydaje się, że mówi prawdę. Jakich głupich min nie robi? Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Okay, suspect vehicle description. What kind of car was? Powiedz mi, jaki samochód to był. A dark red Lincoln Continental. Znasz się. No ale no cóż, mówisz prawdę chyba. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. Wystarczy. 3C8. Dziękuję bardzo, jest naprawdę pomocna. I argument overheard, czyli usłyszana kłótnia. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. Man and a woman. That's all. Okej, okay, też myślę, że widzieliście? Zobaczcie. Absolutnie dałbym good cap, ale coś jest nie teges. Zły policjant. Haha. I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress and things are pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. Aha. Jeszcze raz. A, bo jest nowa rzecz. Argument overheard in a bar. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like carrying your dirty laundry in public, is there? Okej, okay, Lester i Lorna. O, no i teraz mam problem, słuchajcie. Bo według mnie to absolutnie, no ma rację, Lester i Lorna. Tylko po co przewraca oczami? Czyli znaczy, że coś wie więcej. Dobra.
robię bad cop, ale tylko i wyłącznie przez tą mimikę, bo absolutnie tutaj bym się zgodził z nim, zrobił good cop, ale przez mimikę robię bad cop. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo. The owner. Joint business venture. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Ty, cwaniaczku. Tylko czy my mamy coś, żeby cię oskarżyć, czy znowu robimy bad copa? Bloody knife argument overheard witnesses report. To nie jest dobry. Possible business to... Przed chwilą to nam powiedział, bad cop. Bartenders hear all sorts of things. Are you gonna tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Mm-hmm. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. Dobra, musimy zadzwonić. Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Czemu nie mogę zadzwonić? Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln. Red Lincoln Continental. Red Lincoln Continental. Just a moment, detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. William Shelton. Looks like we caught a break on this one. Myślałem, szczerze mówiąc, że to będzie właściciel baru. Będzie właściciel baru, będzie właścicielem czerwonego Lincolna Continentala, ale niestety się myliłem. Dobra, zobaczmy locations. Pattison Residence, Shelton Residence. Kto to jest Pattison? Aha, to jest ofiara. Nie wiem, dobra. Shelton Residence. Dobra, pojedźmy do Shelton Residence najpierw. Gdzie to jest? Tu? Czy do... Kurczę, może... Dobra, nie, pojedźmy do Pattison. Blisko, daleko. Całkiem blisko, to wiecie co, pojedziemy. Pojedziemy my za kierownicą. Wsiadaj, Bykawski. Bykawski, siadaj. Dziękuję. So the wife was there when it happened, but then left the scene. You're right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. I saw some people do some strange things in the war after their buddies got married. Maybe. Maybe she doesn't give a fuck. According to the papers, her old man was a piece of work. You don't think Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? Ja myślę, że żona będzie miała tutaj mocno dużo wspólnego. Lorna, tak? Lorna chyba. Dobra, dojeżdżamy. Pattison Residence, 4:50 rano. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Okay.
Nie, nie możemy przeszukać domu. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about this. No właśnie. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here. I beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. Kto to jest? Leroy Sabo. Well, nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? Yes, I have. This is Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. Mm-hmm. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew Przemoc psychiczna. No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Dobra, hit and run accident. He walks straight into the path of an oncoming car. Widzicie? Nie, wiem, że kłamie, ale nie mamy żadnego dowodu, że inaczej to było, tak więc bad cap. You expect me to believe that, Mona. It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me, he was yelling at the whole world. Kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. Dobra, czemu uciekł? You were arguing in the bar and on the sidewalk. We were always arguing. So what? Zobaczę, czy jakaś szczególna ta kłótnia była. Report an argument prior to accident. Za goglinę znowu zagram, wiecie? Trudno. Ha! Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Mm-hmm. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Kłamiesz. Tylko czy my mamy cokolwiek? Insurance. Polner report argument. Kurde. To jest... Nie no, to wykorzystaliśmy. Ej, ej, ej. Insurance letter. Przecież zwiększenie tej polisy na życie. Haha. Aj, larna, larna. Proszę cię bardzo. You increase the premium on Lester's life insurance. GI insurance policies have a $10,000 payout. It was Leroy's idea. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crap games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation, Lorna. You're forgetting the hit and run detective. You and Mr. Sabo. An interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Toż oni są winni. No co winni? No co wy robicie? Ja jeszcze z telefonu skorzystam. Oni są winni, no na bank. Putting you through now.
Phelps, badge 1247. How could I help, detective? Messages, please. Just one, detective, from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks. Okej, okay, do centralnej kostnicy musimy jechać. Wyniki autopsji, no, ofiary są. Ale dobra. Teraz zobaczmy lokację. Przecież mamy jeszcze jedną lokację. Mianowicie mieszkanie Williama Sheltona, czyli właściciela tego czerwonego Lincolna Continentala. Jest bardzo blisko, tak więc pojedźmy. Ale ja uważam już na 100%, że to zrobiła Lorna z tym Leroyem Sabo, żeby właśnie mieć pieniądze na nowy bar. Po pierwsze, ona nie miała pieniędzy, po drugie, pracownik baru też mówił, że Leroy słabiutko wszędzie. O, i mamy Lincolna. Lincolna bez reflektora. Co więcej. Siódma 43. O proszę, pan Shelton gdzieś się wybiera? That's the son of a bitch right there. William Shelton? Yes. It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelby. No, kidoki. Jakie odejście miał. Apprehend William Shelton. Uwaga! Dobra, na razie ładnie idzie. Dobra, rozwaliliśmy mu bagażnik. Dużo to nie da. Musimy jakoś go... Nie no, tak uderzając... Tak uderzając, to my go nie zatrzymamy. O tak. Go, 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 go. Dobrze. Jeszcze kilka razy. A może teraz? Wysiadaj, wysiadaj. Wysiadaj, 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 Cole. Mamy go. Put your hands where I can see them. How does a vehicular manslaughter rap sound, Shelton? I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. Ja myślę, że to jest prawda. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Okej. Gościa już zawieźliśmy, ale musimy jeszcze przecież pojechać do kostnicy, gdzie koroner nas wzywa. Gdzie jest ta kostnica? Bardzo bliziutko. To pozwólcie, że znowu ja pojadę. Siadaj, Bykowski. Nie wiem, czy coś tu więcej się dowiemy. Ja uważam, że Shelton miał rację. Jechał, uderzył, tamci go wypchnęli, ta Lorna i Leroy wypchnęli ofiarę. No a on walnął, no walnął, przestraszył się, uciekł. Oczywiście też powinien zostać skazany. Gdzie jest ten? Tu? Yo.
front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. Two puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture, aha, his heart. Ofiara była już martwa przed uderzeniem samochodu. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder one. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Ha! Ha, ha, ha! Znaleźliśmy, moi drodzy, nóż, który teraz... O, coś tu jest, który teraz nam się mocno przydał. Bo okazało się, że zginął, że ofiara zginęła właśnie od ciosów nożem, a nie od uderzenia samochodu. Dobra, tu nie mamy czego szukać. Gdzie my mamy teraz jechać, powiedzcie mi, bo troszeczkę się zgubiłem. Aha. Oczywiście. Mówiłem od samego początku. Od samiutkiego początku mówiłem, że to Lorna i Leroy. Uwaga. Teraz naprawdę przydadzą nam się koguty. Jedziemy zatrzymać morderców. To już nie jest zwykły hit and run, to jest morderstwo z premedytacją, nożem, więc... No, mamy jakąś krótką sprawę. Znaczy krótką sprawę. O, tu. Jakąś... crime scene, no... miejsce przestępstwa, no powiedzmy. Zapomniałem, zgubiłem słowo. Staram się nie uderzać w samochody, żeby dostać 5 gwiazdek. Bo na razie ta sprawa mi idzie wyśmienicie, powiem wam. Chyba nie zrobiliśmy jeszcze żadnego błędu. W każdej z poprzednich robiliśmy. A tutaj... Oj, 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 jest. Biegniemy. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. Nice of you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim. All that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, Leroy, shut up. All the bases covered, baby. I have nothing to do you with think it. I'm gonna fry for you, He's Lorna? He's a crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake. Oh, God damn it. Myślałem, że ona przeżyje. Znaczy nie to, że tam mocno mi jej żal, bo sucz z niej, ale... Aj! Czy możemy jakoś szybciej biec? Sabo, stop or I will shoot. Kurde. Dostał kilka razy. Ale bym chciał go zatrzymać, nie zabijać. Stój, stój, stój. O kurde. Dammit. Come on, Flatfoot, let's negotiate. No dawaj, negocjujmy. You want to back off. Chociaż mogliśmy go zatrzymać. Ale nie udało się. Musieliśmy go zabić. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. Never gets any easier, Bukowski. Kolejna sprawa chyba załatwiona.
I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Pięć gwiazdek. Pięknie. The Up and Up. Complete a story case with a 5-star rating. Słuchajcie, no to myślę, że będzie nowa sprawa, czy jakiś filmik? Zobaczymy. Nowa sprawa. A Slip of the Tongue. Także tą nową sprawę zrobimy sobie oczywiście w następnym odcinku, na który was bardzo serdecznie zapraszam. Może być tak, albo wiecie co? Obejrzymy teraz troszeczkę wprowadzenie do tej sprawy. Jako, że mamy 36 minut, to wprowadzenie myślę, że będzie takie kilkuminutowe. A ja sobie między tym odcinkiem a następną sprawą pojeżdżę, porobię trochę tych spraw związanych z miastem, tych wezwań do tych przypadków nagłych takich. No wiecie, chodzi mi o te małe sprawy. A nie chcę po prostu wam jakoś zabierać czasu, dlatego chciałbym was wprowadzić w następną sprawę. Ja sobie to porobię między tymi sprawami i dopiero następną sprawę albo nie. Dobra, po prostu zrobimy. W następnym odcinku zrobimy tą Slip of the Tongue, a może między przejściami, między awansami ja sobie porobię te poboczne zadania. Także dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. Do jutra. Hej!